Merry Christmas! Pod choinką znajdują się prezenty. Zielony, szary, niebieski i dwa czerwone. Ciemniejszy i jaśniejszy. Czy wiesz, co pojawiło się na choince? Jak nazywa się ten przedmiot? To lampki świąteczne. Wąż świetlny. Za chwilę sprawdzimy, co znajduje się w prezentach. Co znajduje się w szarym pudełku? To bombki choinkowe. Czerwona bombka. Ponownie czerwona bombka. Żółta. W kolejnym czerwonym pudełku również są bombki. Czerwona, zielona, znowu czerwona. Niebieska bombka, granatowa, zielona, żółta. Ciekawe, co znajduje się w tym dużym pudełku. Gwiazda. Gwiazda ozdobi czubek choinki. Z czerwonego, dużego pudełka wyskoczyły tajemnicze literki. Ciekawe, jaki napis one utworzą. Pojawiły się też drewniane tory. Do czego służą tory? Czy po torach może jeździć samochód? Nie. A czy po torach może jeździć rower? Oczywiście, że nie. Co porusza się po torach? Zaraz się przekonamy. Sprawdźmy, co znajduje się w tym dużym czerwonym pudełku. To pociąg, lokomotywa i małe wagoniki, kolorowa lokomotywa, a za nią jeden wagonik, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Mamy 14 wagoników. Pociąg ruszy. się zatrzymał, a na wagoniki skoczą zaraz nasze literki i utworzą jakiś napis. M, E, R, R, Y. Merry. Merry. C, H, R, I, S, T, M, A, S. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Wesołych świąt.